Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 160. odcinku Wideoniusa, czyli cotygodniowego podsumowania technologicznego tygodnia. O czym będzie w dzisiejszym odcinku? O fajnym polskim projekcie samochodu czy pojazdu, paru w topach i Amazonie, który ma teraz spore problemy przez swoje zachowanie, oraz trochę z E3, dwa ciekawe wynalazki, które się wkrótce pojawią. Serdecznie Was zapraszam do kolejnego odcinka. A w tym tygodniu zaczynamy od ciekawego chińskiego smartfonu z chińskiej stajni Vivo. Od dłuższego czasu producenci kombinują, jak zapełnić przedni panel smartfonu, równocześnie umieszczając na nim kamerkę do selfie. Obecnie najpopularniejsza jest propozycja od Apple, czyli Notch, jednak Vivo postanowiło zaczerpnąć inspiracji od dawnego Huawei Shot X. Peryskopowa przednia kamerka, która wyłania się z górnej części smartfonu po uruchomieniu aplikacji do robienia fotek. Czy to nie genialne? Vivo Nex A i Nex S, bo właśnie te modele otrzymają tego typu rozwiązanie, to całkiem mocne smartfony. Wewnątrz znajdziemy flagowy Snapdragon 845 z grafiką Adreno 630 wspomagany 8 GB pamięci RAM. Do tego 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej i potężny akumulator 4000 mAh. Wysuwany aparat ma mieć 8 megapikseli i swoim rozwiązaniem pozwala pokryć ekranem przedni panel w 91,24%. Tańszą wersją Vivo Next ma być ten model A, czyli budżetowiec, który będzie miał słabszy procesor Snapdragon 710 i 6 GB pamięci RAM. Ile za takie cudo? Next S w zależności od pojemności pamięci to około 4498 lub 4998 juanów, czyli odpowiednio 2560 zł lub 2840 zł. A Nex A ma kosztować 3898 juanów, czyli około 2220 zł. Niestety Vivo nie planuje wprowadzić serii Nex do Europy, jednak gdyby wprowadzili, skusilibyście się? Jak Wam się podoba takie rozwiązanie? Lepsze jak Apple'owy Notch? Piszcie oczywiście w komentarzach. Zostańmy jeszcze na chwilę w Chinach. Jakiś czas temu w Australii powstał spot, który pokazywał, jak ludzie wgapieni w smartfon wpadali w różne rzeczy podczas chodu, co miało zniechęcić kierowców do korzystania z telefonów podczas jazdy. Chińczycy jednak pomyśleli również o osobach, które idą patrząc w smartfon, tworząc dla takich osób specjalną ścieżkę na chodniku. O tak, to coś w rodzaju ścieżki dla rowerów, wygląda bardzo ciekawie i obecnie ma ponad 100 metrów długości oraz około metr szerokości. Jak możecie zobaczyć, zaraz koło ścieżki dla patrzących w ekran jest znak, że po reszcie chodnika chodzi się bez telefonu w ręce. Ścieżka znajduje się koło popularnego w okolicy centrum handlowego, gdzie przechadza się bardzo duża liczba osób. Jak oceniacie tego typu pomysł? Sprawdziłby się w Polsce? Czy byłoby to podobne do tego, jak to jest już z drogami rowerowymi, po których bardzo chętnie chodzą przechodnie? Zapraszam do dyskusji. Jakiś czas temu inteligentna kłódka na odcisk palca Taplock otrzymała ponad 300 tysięcy dolarów na Indiegogo. Mimo naprawdę ciekawego pomysłu odporności na wodę z certyfikatem IP68, okazało się, że nie jest to najlepszy sprzęt, by zabezpieczyć swoje rzeczy. Jak możemy zobaczyć, tego typu kłódki można bardzo sprawnie pokonać zarówno fizycznie, jak i od strony oprogramowania. Fizyczne rozbrojenie może trwać zaledwie 30 sekund i do tego potrzeba prostego wkrętaka i uchwytu do GoPro. Cyfrowe dostanie się do zamka jest jeszcze prostsze, ponieważ dane przetwarzane przez urządzenie nie są szyfrowane, a samo dostanie się do nich nie jest specjalnie skomplikowane. Ba, w internecie możemy zobaczyć, jak kłódka jest łamana w zaledwie 10 sekund, więc warto unikać na razie inteligentnych kłódek. Każdego dnia na magazynach mają być niszczone sprzęty o wartości nawet do kilkudziesięciu tysięcy euro. Amazon przyznaje, że pozbywa się niechodliwego towaru, a darowizny nie są opłacalne, bo wiążą się z koniecznością opłacenia dodatkowego podatku. Niemiecki rząd wezwał Amazon do złożenia wyjaśnień w sprawie marnotrawienia zasobów, a do samej akcji wkroczyła też organizacja Greenpeace. A teraz pora na ciekawy pojazd Polaków. Trigo, futurystyczne połączenie skutera i samochodu. Trigo ma być bezcennym urządzeniem, przynajmniej w początkowej fazie okresu dystrybucji, co oznacza, że nie będzie można go kupić w klasycznej sprzedaży detalicznej. Podróż nim ma kosztować około 65 groszy za każdy przejechany kilometr, a rzeczywisty koszt produkcji jednego egzemplarza oszacowano na 10 tysięcy euro. Ciekawa jest sama konstrukcja urządzenia, która pozwala na dwa tryby pracy. W trybie drogowym
Przednie koła rozsuwają się, dzięki czemu pojazd może rozpędzić się do 90 km na godzinę, a w trybie manewrowym, gdy koła zbliżają się do siebie w przedniej osi, można pędzić maksymalnie 25 km na godzinę, co ma pozwolić na prostsze poruszanie się po zakorkowanej jezdni oraz ułatwić parkowanie, mogąc wcisnąć się w miejsce parkingowe dla motocykli. Trigo zasilany jest wymiennymi bateriami, które na co dzień mają zastosowanie w rowerach elektrycznych. Oficjalna prezentacja odbędzie się już podczas wrześniowego forum ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Czy tylko mi troszkę przypomina to P45 Jeremy'ego Clarksona z Top Geara? Rozwój sztucznej inteligencji w ostatnim czasie jest niesamowity. W ostatnim tygodniu naukowcy z MIT zaskoczyli świat po raz kolejny, prezentując projekt RF Pose. Co to za projekt? RF Pose to technologia, która wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, by widzieć przez ściany. Dzięki wykorzystaniu informacji z urządzeń, które generują fale radiowe, projekt RF Pose jest w stanie uzyskać mapę wnętrza dowolnego budynku czy pomieszczenia, a nawet wyświetlić sylwetki żywych istot znajdujących się we wspomnianej wcześniej przestrzeni. Technologia ta może znaleźć zastosowanie m.in. podczas pracy służb specjalnych, jako oddziałów ratunkowych czy poszukiwawczych. Naukowcy twierdzą, że RF Pose może być stosowany do monitorowania chorób takich jak choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane, pozwalając na lepsze zrozumienie postępu choroby, równocześnie pozwalając lekarzom na podanie odpowiednich leków pacjentowi. W zeszłym tygodniu odbyły się również targi E3, podczas których mogliśmy zobaczyć masę ciekawych premier, jak m.in. polskiego Cyberpunk 2077. Z innych ciekawych zapowiedzi warto też wspomnieć o kolejnej części The Last of Us, The Elder Scrolls 6, Fallout 5 czy Assassin's Creed Odyssey. Sprzętowo było odrobinę ubożej, jednak HTC zapowiedziało debiut bezprzewodowego adaptera do HTC Vive, Vive Wireless. Ma to być pierwsze urządzenie, które jest dedykowane zarówno dla HTC Vive oraz HTC Vive Pro. Bezprzewodowo gogle mają się łączyć z komputerem w paśmie 60 GHz i pozwalać na 3-godzinną rozgrywkę podczas jednej pracy baterii. Nie znamy jeszcze jednak ceny, wiemy za to, że premiera ma odbyć się jeszcze tego lata. Podczas tegorocznych targów E3 wyszła jeszcze jedna ciekawa sprzętowo informacja. Microsoft pracuje już nad kolejną generacją konsol, jednak spokojnie można powiedzieć, że raczej nie będzie ochrzczona tytułem 2. Jak donoszą nasze źródła, konsola ma pojawić się nie prędzej jak w 2020 roku. Co ciekawe, po internecie krążą też plotki o będącej w produkcji kolejnej konsoli od Sony. A wy? Na jaką konsolę czekacie i przy której spędzacie najwięcej czasu? A może PC? Piszcie jak zawsze w komentarzach. A teraz pora na krótkie newsy. Od 2019 roku e-mail przejmie listy urzędowe, zostając wyłączną formą komunikacji pomiędzy instytucjami publicznymi, a także pomiędzy administracją państwową a Polakami. Wdrożenie ma odbyć się etapowo od 2019 roku do 2021. System ma być nadzorowany przez jednego operatora cyfrowego. Intel potwierdza, że w 2020 roku zobaczymy na rynku najnowsze karty graficzne tego właśnie producenta. Nie znamy jeszcze niestety dokładnej premiery czy nawet specyfikacji. Aktualizacja iOS 11.4 przyniosła posiadaczom iPhone'a wiele nowych funkcji i zmian, ale wszystko wskazuje na to, że system teraz pożera znacznie szybciej energię z akumulatorów. Apple nie odniosło się jeszcze do tematu. Użytkownicy iPhone'ów również skarżą się na problemy z Messengerem i Facebookiem, który po wyświetleniu powiadomień wyskakuje z poziomu aplikacji na ekran główny. I to by było na tyle, mam nadzieję, że kolejny odcinek przypadł Wam do gustu. Piszcie proszę w komentarzach, który z newsów był dla Was najciekawszy oraz oczywiście odpowiadajcie na te dyskusje, które tam Was poprosiłem w trakcie odcinka. Serdecznie zapraszam Was również na naszą grupę, to jest też wideotestów, gdzie Wam pomożemy z każdym możliwym technologicznym problemem. Mamy też oczywiście fanpage'a, stronę wideotesty.pl oraz social media jak Instagram, Snapchat, Twitter. Serdecznie Was również tam zapraszam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i za tydzień w kolejnym wideoniusie. Cześć!